No hej, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie pogramy w grę Fly Girl. Jest to gra polegająca na biciu tych facetów, ponieważ oni chcą z naszą postacią tańczyć na siłę. Niestety nie przyjmują do wiadomości tego, że ona nie ma ochoty. Tu się kieruje strzałkami i spacją i właśnie to wygląda jak, ma wyglądać jak taniec, ale... O, widzicie, gra się ścięła. Ale niestety wygląda to też dwuznacznie, jak to niektórzy mówią. Nie wiem, co z tą grą jest nie tak. Przed chwilą jeszcze działała spoko, a teraz nagle... Widzicie, co ją w ogóle chyba odświeża, bo mnie to zaczyna powoli irytować. W każdym razie ta gra polega na tym, że trzeba bić tych gości i przy okazji zbierać piwa. Nie da się tym facetom dotknąć, bo niestety, jak już mówiłam, oni nie przyjmują do wiadomości tego, że nasza postać nie chce z nimi tańczyć i po prostu próbują z nią tańczyć siłą. Niektóre osoby widzą w tym coś zboczonego i chyba chodzi im tutaj o to, w jaki sposób oni z nią tańczą. Ja przez kilka minut postaram się, jak już opowiedziałam wam, na czym polega ta gra, teraz postaram się nabić tutaj jak najwięcej punktów. Punkty się tu nabija poprzez zbieranie piw. Mi tą grę pokazała kuzynka. Pozdrawiam. W każdym bądź razie... Nie wiem, czy to przez ten program nagrywania teraz mi się znowu nie chce. No, teraz powinno działać. Możecie tu skakać spacją, strzałkami i ogólnie rzecz biorąc, nie pamiętam ile tu jest leveli, bo kiedyś nawet doszłam do ponad 10 były levele. I tutaj chodzi o to, żeby nie dać się dotknąć, nabić jak najwięcej punktów. Przy okazji, jeżeli zrobicie mega kombosa, to jest duża szansa na to, że dostaniecie dodatkowe życie. I tak naprawdę celem tej gry jest zdobycie jak najwięcej punktów poprzez to, że uderzając tego faceta dostajemy piwo. I jak widzieliście, właśnie dostaliśmy ekstra życie. Trochę podgłosiłam. Jeżeli Wam się taki rodzaj filmiku podoba, to jeżeli chcecie, to będę grała w proponowane przez Was gry. Mogę też na przykład pokazać Wam inne gry z mojego dzieciństwa, które pamiętam, bo pamiętam, że jak byłam mała, to z tej gry cisnęliśmy niezłą bekę. Nie zawsze ten facet, o tutaj, ten taniec jego rozwalał, bo on tymi bioderkami tak potrząsał. Widzicie, jak to wygląda. No ham, normalnie ham. I jeżeli stracicie życie, to później... Właśnie dostaliśmy dodatkowe, więc może nie będzie tak źle. To później będzie problem. Do niektórych naprawdę ciężko się dostać, bo nie tyle co dostać się, ale niektórzy się stają przy krawędzi, więc nie da się zeskoczyć z jednego na drugi, że tak powiem, plan. O, tu mi się akurat udało, ale właśnie to było dosyć ryzykowne, bo oni tutaj stoją bardzo blisko nas. Można ich też wykorzystać, żeby podrzucić swoją postać wyżej. Chociaż ja tego bardzo raczej nie preferuję, ponieważ to jest, jak już mówię, ryzykowne. To miało w zamyśle pokazywać, że ona nie chce z nimi tańczyć, ale ludzie różnie sobie kojarzą takie drygi. O, i kolejne dodatkowe życie, jak miło. Najbardziej nie lubiłam tego gościa, bo on wygląda jak taki typowy dres Sebastian. Sorry, nie chcę tu nikogo obrazić, ale...
Zauważyliście, że w niektórych planszach nie dość, że zmienia się kolor, to też muzyczka? To mnie wkurza, bo czasami jak się zacina, to... Jak się zacina, to czasami ona skacze dalej niż powinna i to niestety powoduje, że tracimy życie. Ogólnie minusem tej gry jest to, że bardzo laguje, ale tak poza tym to fajnie się w to gra. Można łatwo zdobyć punkty. Bo za zbicie każdego kolesia, z tego co zauważyliśmy, jest 100 punktów. Do niektórych gości trudno jest się oczywiście dostać, no bo popatrzcie na przykład na tego, co tutaj tak w stylu Elvisa Presleya się ubrał. Nie pamiętam, ile tu jest leveli, ale chyba dosyć sporo. O ludzie. Plusy. Fajna sceneria. I trochę bardziej oryginalna gra jak dla mnie. Dobra. Myślę, że jak na pierwszy odcinek nagrywania na takiej gry planszowej, to znaczy takiej wiedzy, co nie ma rozumień tej fabuły, która nie ma leveli, jak MSP, to możemy skończyć odcinek. Ja tę grę oceniam 8 na 10. Nie dam tych dwóch ostatnich gwiazdek, ponieważ pierwszą odejmuję za te ciągłe lagi, drugą odejmuję od tego zachowania tej naszej dziewczyny, która czasami niestety, tak jak w niektórych grach, przestaje słuchać się nas i zaczyna sobie fikać, jak jej się podoba. Proszę, dajcie znać w komentarzu, czy graliście w tę grę. Ja Wam dziękuję, do usłyszenia.